Witam, witam serdecznie i zapraszam do filmiku poradnika z eventu Świętego Patryka w roku 2024. Także ładujemy się do gry i zobaczymy, jak to wygląda. Już wcześniej tam zerknąłem, że mechanika jest taka sama jak wcześniej. Dlatego też, jeżeli ktoś będzie zainteresowany i nie wie, jak działa mechanika i jak tam objaśniałem, jak tam działać i w ogóle z miastami i w ogóle, to zostawię odnośniki do kilku filmików, które nagrałem w latach poprzednich, jeżeli chodzi o ten event. Także to wszystko będzie można obczaić i pod koniec filmiku możecie sobie zobaczyć. Ja nie będę tego ponownie omawiał, ponieważ to jest praktycznie ten sam mechanizm, to samo. Zobaczymy tam kilka innych rzeczy, czy się zmieniło, czy nie. Natomiast dlatego nie będę tego objaśniał, szczególnie, że to jest etapowe takie do przejścia i w ogóle. Dobra. Wracając do eventu aktualnego. Oczywiście codziennie można po 100 tych pocow gold zdobywać. Zadanych mamy 56. Tutaj dostajemy 3 upgrade'y do budynku. I tutaj trochę złota łapiemy po drodze. Oczywiście wokół miasta też można troszkę złota właśnie łapać, jak ma się znajdźki. Natomiast ja nie byłem zbyt aktywny ostatnio. Dlatego nie ma tych znajdziek, są tylko takie te inne. Dobra, zbiorę w sumie to, co jest. Skoro wisi, no to zbiorę. I tam wydamy i zaraz przejdziemy do omawiania tego eventu. Dobra, pyk. Czyli tak. Zobaczymy najpierw może budynek eventowy. Celtic Tavern. Rozmiar 6x5, także w sumie nie mały. Zobaczymy, jaki tu bonus daje. Oczywiście na pewno będzie wyższy jeszcze upgrade, natomiast przy aktualnym upgrade'zie mamy tutaj takie bonusy, jakie mamy. Nie wiem, czy muszę to tłumaczyć. Po prostu ogólnie dużo bonusów, jak widać. I tutaj są bonusy zarówno do obrony w ataku, jak i do ataku w obronie i obrony w obronie. I do tego jeszcze bonusy są dodatkowo dla wojsk w wyprawach gildyjnych, także taka sytuacja. I co jeszcze można tu dodać, że jest to, dotyczy to budynku w epoce wczesnego średniowiecza, jesieni średniowiecza, w której właśnie jestem aktualnie. I pewnie długo to się nie zmieni. Oprócz tego jest też produkcja PR-ków, towarów i takie tam. I też fragmentów różnych budynków, które na pewno zobaczymy w evencie i które sobie omówimy później. No. Dobra, także tutaj znajdźki tego. Aha, jeszcze przypominam o przetwarzaniu danych. Nagrałem filmik na ten temat, jak nie wiecie, jak to zrobić. Dzięki temu możecie na maila dostać link, który klikniecie i dostaniecie dodatkową walutę eventową, prawdopodobnie monety. Także tak to mniej więcej wygląda. Cóż dalej, no to właściwie tyle i przechodzimy w sumie do eventu. Także budynek na chwilę obecną, bez tak srebrnego i złotego upgrade'u, wygląda jak wygląda, natomiast będzie na pewno dużo lepszy zaraz. Eventu nie będę tu przechodził, ponieważ to będzie trochę trwało, ale na początku można kliknąć, niech tam się robi. Niech tam się robi, tutaj to, co sugerują. I właściwie już koniec sugestii jest. I mniej więcej tak to wygląda. Można było ustawiać na maksa, że to robi. Już nie pamiętam, jak to się robiło. Chwila to pokazuje. Upgrade. Dobra, jeszcze przez chwilę, bo tu pokazują. Samouczek tak zwany jest. Można zebrać. Tak, bla, bla, bla. Tu można zebrać. Tutaj jak się oczywiście weźmie, to jest automatyzacja, ale w sumie nie ma sensu, żebym to teraz omawiał, bo po prostu... Okej, to też walniemy tu. Po prostu to wszystko omówiłem w innym filmiku, także no nie będę jeszcze raz tego robił. W każdym razie to jest max, można ustawić. Dobra, no to zobaczymy przede wszystkim jakie mamy tutaj opcje. Można sobie złoto dokupić za diamenty. Oczywiście jeszcze zaznaczam, że pewne detale czasem mogą różnić się względem eventu beta, a normalnym serwerem, także to też miejcie na uwadze.
W szczególności, że ja dość wcześnie nagrywam i wcześnie wrzucam. Ja tutaj nie zostawiam na ostatnią chwilę, nie bawię się w jakieś tam, przynajmniej obecnie, w filmiki dla wspierających i inne tam pierdoły. Po prostu każdy dostaje to, kiedy ja nagram, kiedy wrzucę i tyle. No. I nie bawię się troszkę w takie pajacowanie, żeby zdobyć trochę kasy od was i w ogóle. Jak ktoś chce, to może sobie tam wspierać, jak chce, może coś tam wpłacić, ale w żaden sposób do tego nie przymuszam i tyle. No dobra, w każdym razie, jeżeli chodzi o ten event, także najbardziej ekonomicznie oczywiście jest kupić najwięcej za diamenty tutaj, także tutaj też, tak jak zwykle, prawda? Quick Promotion tutaj jest. Tego chyba nie było rok temu. No tu jest opis tego, także możecie sobie poczytać. Oprócz tego, to chyba dotyczy tej automatyzacji. Nawet nie chcę się myśleć o tym. Jakieś pierdoły. A, bo to może dotyczy tych. Dobra, nieważne. W każdym razie, tutaj mamy grand prize, tutaj nagrody, zaraz zobaczymy te nagrody. Tutaj ilość czasu, żeby do przodu skipnąć. To też było rok temu, także można to wykorzystać do przyspieszenia, jeżeli ma się jakiś nadmiar. Także tego. Oprócz tego tutaj mamy ligę. Liga Złota oczywiście daje najlepsze nagrody. W każdym razie Selection Kit tutaj w każdej mamy. I tutaj mamy takie rzeczy do złapania. No całkiem sporo. Ogólnie po prostu z tego, co było w tym evencie w przeszłości. Tutaj już mamy upgrade. Ale to jest upgrade. Druidzkiej chaty. To nie jest nawet z tego eventu, z tego co wiem. To z jakiegoś poprzedniego eventu było chyba. W każdym razie ten upgrade. Aż tak bardzo nie poprawia. No jest z 11 do 14%, z 15 do 19%, ale to nie jest jakaś wielka różnica. I rozmiar 5x4. To znaczy, każdy logicznie myślący człowiek, jeżeli ma dobrze rozbudowane miasto, to coś takiego do handlarza oddaje. Oddawał, także nawet nie ma czego upgrade'ować. No ale jest coś takiego do złapania tutaj w amatorskiej. Jak widać, w sumie tutaj też. Tu też. Nie, ja to myślę, że to jest aktualny jednak event. Z aktualnego eventu, bo by w najlepszych nie dawali. Tylko to jest ciekawe, ponieważ to jest Celtic Tavern. Tawerna celtycka. I żadnego upgrade'u nie ma do tawerny celtyckiej w tym tutaj. To jest interesujące. Druid Hut. Nie widzę, że było celtyckie. Zawsze muszą mnie, kurde, zaskoczyć. Ale nieważne. Nieważne naprawdę. W każdym razie mamy tutaj upgrade'y tych budynków. Tutaj mamy platynowe. Ok, platynowy już jest dużo lepsze. Daje ładne bonusiki w miarę. Także dla wypraw gildyjnych i GPC przy okazji chyba. No, chyba tak. Także tak to mniej więcej wygląda tutaj. A nie, tutaj jest do celtyckiego. Dobra, żeby nie było. Jest, ale tylko Selection Kit, ale jest tylko dla Złotej Ligi. A złotą ligę ciężko złapać. To znaczy bez diamentów to jest prawdopodobnie niemożliwe. Natomiast z diamentami, no to też trzeba trochę będzie ich wydać. W każdym razie
A nie, to jest jeszcze co innego. Celtic Glassworks. To jest taki budyneczek 2 na 2, jak widać. Bez konieczności dostępu do drogi. No to taki zupgradeowany budyneczek jest całkiem niezły. Żeby nie było. Całkiem, chociaż pewnie nie najlepszy w grze, ale całkiem niezły. No to mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o nagrody tutaj za ligę, co tam jeszcze zerkniemy sobie? Tutaj kolejny można. Ja to mogę sobie na pałę trochę poklikać, ale tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, żebym to robił. No ale dobra. Tutaj nagrody przede wszystkim popatrzymy, a tutaj nagrody też do odblokowania, jak widać. Ale to zobaczymy za co tutaj, za platynową i złotą tą. No i oczywiście tutaj można odblokować to tylko i wyłącznie, wyłącznie za realną kasę. Tylko na początku było za diamenty. Pewnie, żeby ludzi zachęcić trochę i żeby zobaczyli, jak to działa. I mieli zaplanowane, że później już przejdą na realną kasę tutaj. Także no tak to wygląda. Tutaj mamy podstawę budynku celtyckiego, także tutaj z linii zadań łapiemy 3 upgrade'y plus podstawa, czyli już na czwarty poziom z całej tej linii mamy. I żeby mieć tu siódmy, to musimy 3 złapać. To musimy złapać 3 tutaj, czyli tu jest pierwszy, tu drugi i tu trzeci upgrade, a później już można. Archdruid jeszcze tutaj. I tu są upgrade'y celtyckie. Dobra. Ten budynek Archdruid troszkę się przeplata też w tym evencie, jak widać. W każdym razie tutaj od razu można złapać platynowe i złote do celtyckiej tawerny, także zobaczymy, jakie są bonusy. W przypadku platynowego mamy, no takie mamy, jakie mamy bonusy, nie będę już tego wszystkiego czytał. Dobrze to wygląda. A przecież może jeszcze lepiej, także zobaczymy tutaj. Mystic Celtic Tavern i chwila, zobacz, jaka różnica tu jest. 59, 33. Chwila, bo wartości bojowe. Okej, niektóre wartości bojowe się zwiększają, ale na przykład, ale nie wszystkie, bo na przykład 59% tutaj jest na górze i tutaj też jest, ale inne wartości, niektóre się zmieniają, niektóre nie. W każdym razie, nie ma wielkiego przeskoku, ale jest przeskok i oczywiście to jest najlepszy budynek i warto go mieć. Też nadal rozmiar 6 na 5. Tutaj jest sporo różnych bonusów. 36 PR-ów, towarów 100. Także mniej więcej tak wygląda ten budynek. Ok. I może nagrody przejrzymy jeszcze dalej. Po kolei raczej będziemy wszystkie tutaj przeglądać i zobaczymy. Ok. Tutaj jeżeli chodzi o ta druidzka chatka. Tutaj jeszcze wyżej jest. To już w sumie pokazałem wcześniej. No całkiem przyzwoite ma bonusy, ale też nie takie jakieś mega. Tutaj jakiś dodatkowy budyneczek, jak widzicie. To już nawet nie ma co komentować, po prostu najeżdżam i widzicie, prawda? Tutaj dodatkowe upgrade'y do celtyckiej tej. Zwykłe upgrade'y. Tu już nowy budynek, nowa podstawa. Okej, tu nie ma co komentować. No i właściwie tutaj wracamy do tego upgrade'u początkowego, który było widać. Także tak to mniej więcej wygląda w tym evencie. Chyba za dużo do gadania już więcej nie będzie.
Pewnie będzie jeden z moich krótszych poradników. Tutaj tylko tak najeżdżam, przejeżdżam, żeby było widać, ale niczego tutaj raczej nowego już nie będzie. Tak to mniej więcej wygląda. Ok, tu są fragmenty. Bo z tymi fragmentami tak się lubią w te fragmenty bawić. Ale żeby mieć tu na maksa ten budynek, nie kupując tych dodatkowych tu pakietów, no to trzeba troszkę tej linii przejść. I myślę, że troszkę diamentów będzie też trzeba wydać. Także oni po prostu robią wszystko, co mogą, żeby zachęcić ludzi do wydawania kasy. Czy tak, czy to na diamenty, czy inaczej. Ok, tutaj fragmenty złote. 150 ich potrzeba, tych też 150. Nie będę już tego liczył naprawdę, bo mi się nie chce, widać wszystko. Ale dobra, że trzeba mieć 150 fragmentów. Złotego i srebrnego, no to jednak zerkniemy może na szybko. Tu jest 50 srebrnego. Kolejny 50. I kolejne, no to tutaj srebrny by był. A jak chcemy złoty, to musimy tutaj 50 mieć. Tu 50. I tu 50. I to jest aż 11, 10 na 11 stron tutaj, więc prawie wszystkie strony trzeba przejść. Uważam, że to jest, wydaje mi się, że to jest niemożliwe do przejścia bez diamentów. Za dużo tego jest. Natomiast ten budynek chyba generuje właśnie też te fragmenty, więc z czasem będzie można to uzbierać i tak. Chyba generuje. Jeszcze w sumie zerknę. Tam powinno być napisane gdzieś. A nie, 3 fragmenty Pagan Harvest Selection Kit. To nawet nie jestem pewien. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie zrobili to w taki sposób, że będzie ciężko to uzbierać. Jak zwykle ciężko. Jeszcze osobiście nie lubię tego eventu, tych koniczynek, tego klikania. No ale cóż. Tutaj, żeby automatycznie się robiło, zawsze trzeba klikać, należy klikać. W każdym razie tego, tak jak mówiłem, nie będę tego omawiał, ponieważ po prostu zrobiłem to w innym filmiku. Także w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Długi nie jest. Może też nie jest jakoś... A, tutaj jeszcze jak się przejdzie, jak się uzbiera te... Okej, okay, tutaj jest jakiś bonus. Okej, okay. Jak się ukończy to miasto, to można otworzyć za darmo pierwszą skrzynię, a każde kolejne będą kosztowały troszkę tego złota tradycyjnie. A jak się wszystkie otworzy, to później można kontynuować z tym. Mogłem to pokazać, ale już nie chciało mi się klikać tego miasta. Także no, sorry. Sorry, winę tu. Także w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten event. Dzięki za uwagę i zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Pozdrawiam serdecznie, Selfie.